42 mieszkania komunalne za kilka tygodni zostaną zasiedlone, zapowiada Suwalski Ratusz, informując jednocześnie, że właśnie zakończył się remont XIX-wiecznej pokoszarowej kamienicy przy ulicy Sejneńskiej 22. Wznoszone jest też ostatnie z 6 pięter bloku przy ulicy Franciszkańskiej. To kolejny budynek powstający w ramach programu Od najemcy do właściciela. Na 53 mieszkania, które w nim powstaną, trzeba będzie poczekać nieco dłużej niż do połowy roku. Wszystkie znajdujące się w tym bloku mieszkania będą miały lokatorów jeszcze w tym roku, zapewnia nas Kamil Sznel, rzecznik prezydenta miasta. Przy ulicy Sejneńskiej 22 zakres robót był olbrzymi. Remont więźby, pokrycia dachowego, stropów, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, zastąpienie pieców kaflowych instalacją centralnego ogrzewania z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyszczenie elewacji, a na koniec zagospodarowanie terenu. Ostatecznie powstały tu 42 mieszkania liczące od 29 do 72 metrów kwadratowych. Są to lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Miasto na gruntowny remont i modernizację zabytkowego budynku wydało ponad 7 milionów złotych, ale znaczna część tej kwoty pochodziła z dotacji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Znacznie więcej, niemal 15 milionów, kosztować będzie nowy blok przy Franciszkańskiej, którego ukończenie zaplanowane jest na koniec października bieżącego roku. Na tę inwestycję miasto również otrzymało wsparcie. BGK z Funduszu Dopłat przyznał Suwałkom niemal 4,5 miliona złotych, ale do tego 1 200 tysięcy dołożył Krajowy Zasób Nieruchomości. Tu, jak wspomnieliśmy, rośnie szósta kondygnacja, ale na niższych poziomach rozpoczęły się już prace wykończeniowe. Wszystkie lokale będą pod klucz. Powierzchnia mieszkań wynosić będzie od 28 do 71 metrów kwadratowych. Liczyć będą od 1 do 4 pokoi. Przyszli najemcy, a być może późniejsi właściciele, już zostali wyłonieni spośród ponad 150 chętnych. Program Od najemcy do właściciela przewiduje, że po 15 latach od zakończenia budowy możliwe będzie wyodrębnienie lokalu mieszkalnego na własność. Jednak póki co przyszli najemcy muszą wnieść jako wkład własny 1/4 kosztów budowy mieszkania. Program cieszy się w Suwałkach ogromnym zainteresowaniem, dlatego miasto myśli o budowie kolejnych bloków w tym systemie.